Witam Was serdecznie w tym drugim, możliwie, że to będzie ostatnim odcinku, bo materiałów do tego filmu będzie bardzo mało. W końcu udało się dojechać do Poraja. I to był właśnie ten cel tej wyprawy rowerowej. A tu mamy piękny widok nad zalew. O takich widokach to nawet można pomarzyć. I to bardzo. Naprzeciwko jest taka przystań dla żaglówek, ale tam jest w oddali. Wy tam nie widzicie, bo nie ma aż tak dobrego przybliżenia. W sensie ta kamera nie ma aż dobre przybliżenie. 25 km pojechać rowerem tylko po to, żeby zobaczyć zalew. To szaleństwo, a to nieprawda. To dobra wyprawa rowerowa. Dla takich widoków warto. Trochę odpocznę sobie. Można właściwie sobie powiedzieć, że taka miejscowość posiada takie sklepy jak Dino, a nawet Biedronkę. Tak, małe miasteczko, a Biedronkę posiada. Fenomen. Opcjonalne zadanie co do zakupu kebaba średnio się opłaci. Tak naprawdę nie zostanie wykonane z powodu, że trzeba poczekać właściwie. Najlepiej kebab najlepiej smakuje, tak, po południu. Można powiedzieć o 14 godzinie, ale lepiej zjeść o 16, a nawet o 17. Tak więc można powiedzieć, że cel tej wyprawy został zrealizowany. Może uda się nagrać jakieś urywki z powrotu i będą dwie opcje. Albo wracamy pociągiem, albo wracamy z drogą inną. I znowu te 25 km trzeba zasuwać z powrotem. I to zajmie tak z 2-3 godziny. To lepiej może pociąg. Zobaczymy, przekonamy się. Nie zawracając uwagi, zapraszam do kolejnych urywek z tej wyprawy. W międzyczasie, jak odpocznę sobie, to sobie możliwe najem się oraz napoję się właściwie. Tak zwane napić się i najeść. Z zakupami w Biedronce, o której poprzednio wspomniałem. Nieźle. A tu widoki na zalew. Piękny ten zalew jest, ale mają chociaż skromną plażę. O, po tamtej stronie, tu, tam jest plaża. O, żaglówka. Popatrzcie sobie, tam w oddali jest żaglówka. Tylko to nie ma aż takiego dobrego przybliżenia, ta kamera sportowa. Dodatkowo jeszcze takie widoczki na rzeczkę. Wiecie co? Udało mi się natrafić na stadion. Zobaczcie, jak on wygląda. No, tam w oddali mają ładną trybunę. Tylko nie mogę przybliżać, niestety. Poza tym mają ładny budynek chociaż. I z logiem klubu sportowego. Można powiedzieć, że kolejny cel też został odhaczony, tak, z ciekawości.
Tak więc postanowiłem sobie, że jednak wrócę z powrotem rowerem. Na razie 6 km, zobaczymy co będzie dalej. Ale wiem, że będzie trudno. I to bardzo. Dźwięki nadjeżdżających samochodów tak rozpraszają, że nawet trzeba głośno mówić, żeby coś w ogóle powiedzieć. Tak więc jestem ciekaw, czy dam radę z powrotem wrócić. To będzie wyzwanie, ale jak to się mówi, wszystko albo nic. Stawiam wszystko na jedną kartę, że wrócę cały i zdrowy. Oby było jak najlepiej. Tak więc do usłyszenia w kolejnych częściach. Także dołączyłem sobie nagranie z rzeczki. Ładna rzeczka przepływa. Jesteśmy w Kolonii Poczesnej, jak ktoś się pyta. 6 km do Poraja jest od Kolonii Poczesnej. W sumie taki kawałek na rozgrzewkę. Czternaście kilometrów za nami. Od Kolonii Poczesnej, które było już 6 km, zostało przebrnięte tak z 8. Miejscowości, które zostały pokonane, to takie jak Nowa Wieś, Słowik, jest taka miejscowość, oraz miejscowość z nazwiskiem Korwinów. No, dobra nazwa miejscowości, od Korwina. Nie no. Nazwisko najlepsze i miejscowość jeszcze lepsza. Podczas gdy opublikowałem shortsa z tą nazwą dziwną miejscowości, to jeden z komentujących napisał, że prawie każda miejscowość to nazwisko herbowe. Dodatkowo w jego miejscowości nazwa tej miejscowości Rzeka oraz nazwisko pewnego członka rodziny jego są nawet dosyć podobne. I to bardzo. Co może właściwie ta osoba czuć, że jego nazwisko jest podobne do nazwy rzeki, jak i miejscowości? Z jednej strony radość, a z drugiej taki szok, zdziwienie i taką myśl, no to trudno, żyje się z tym nazwiskiem, ale można się pośmiać podczas spotkań rodzinnych przy świątecznym stole. Ale chociaż ma się rozmowę, nie na temat polityki chociaż. Tak więc zapraszam do ciąg dalszego odcinka, tak więc proszę bardzo. Pozdrawiam komentującego widza, oznaczyłem go serduszkiem, łapką w górę, tak więc nierzadko odpisuję, powinienem zacząć częściej odpisywać na komentarze. Ale jak są negatywne, to po co odpisywać i po co psuć sobie humor. Głowa do góry i lecimy dalej z odcinkiem. Miłego dnia. Postscriptum Eurotrip, czyli te materiały eurotripowe, odcinkowe będą wkrótce. Także oczekujcie. Oraz zostawcie subskrypcji, żeby zobaczyć te eurotripowe przygody. Tak więc udało się wyjechać, można powiedzieć, od tyłu strony, bo gdy zobaczyłem, jaką drogą mi wybrała mapa... Google, jako trasę rowerową, to wyjechałem od tyłu strony. Od tyłu strony. Tak więc niezła jazda. No, bardzo niezła. Teraz jeszcze trzeba albo pokonać kilka kilometrów, ale jesteśmy już z powrotem w miejscowości, z której zaczynaliśmy. Tak więc super i się udało. Ale zmęczenie, to można powiedzieć, już jest dość duże. Dystans, jaki można pokonać łącznie, to tak zejdzie 25 km, później 2,27, później kolejne tak 5 po kryjomu, później kolejne 25 z powrotem, no to ponad 50 km wyjdzie i to nieźle, nawet ponad. W 4 godziny, 5 godzin. Chyba zajdzie prawie 6 godzin, te 50 km.
z postojami, bo głównie 2 godziny zwiedzałem Poraj. Zwiedziłem zalew, stadion Poraju, taki nowoczesny. Ej, skromny, ale złoty. Tak więc nie będę już nawijał w bawełnę nadal. Muszę w końcu dotrzeć z powrotem. Jeszcze kilka kilometrów mi zostało. Nieźle. Można już właściwie zakończyć ten tryb rowerowy, ale jeszcze podziękowania. Dziękuję Wam za obejrzenie tego trybu rowerowego, wycieczki rowerowej do Poraja oraz oglądanie moich wcześniejszych odcineczków z trylogii łebskiej. Dziękuję Wam i oby tak dalej. I obym tak dalej nagrywał. Można już właściwie podsumować. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i tego mini sezoniku. I do zobaczenia w następnym trypie rowerowym. Może już w nowym sezonie. I malutki bonusik. Patrzcie się, jak rozstawiają. Jutro będzie koncert, a jeśli to będziecie oglądać, to już właściwie się odbył. Ale chociaż widoki są niezwykłe. Dodatkowo teraz ja muszę teraz przyprowadzić rower po prostu pieszo, bo nie mam już w ogóle sił na jeżdżenie na rowerze po pokonaniu ponad 50 km i to można powiedzieć w 7 godzin, no może prawie 8. No niezły ten wysiłek i to bardzo mocny był.